Mariusz Pugianowski po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą KSW 59, dwie butle z tlenem, ale chyba dla rywala ta butla będzie musiała być większa, patrząc na jego gabaryty. Na pewno przeciwnika nie lekceważę. Przez pierwsze 3 minuty naprawdę trzeba będzie być elektrycznym, no dlatego, że jest to wielkie chłopisko, 2 metry, 150 kilo. Na 3 minuty będzie Godzilla niebezpieczna i trzeba będzie uciekać, no mówiąc krótko, przecież chyba musiałbym być durnym, żeby z nim złapać się i przepychać. Oczywiście, że nie ustąpiłbym mu z moim charakterem, z moją fizyką, no to nie ustąpiłbym mu, tylko co później byłoby. Więc myśląc tokiem zawodnika, uciekaj, 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 kąsaj, 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 to jest słoń, ja jestem ten lew. No i słoń oczywiście goni tego lwa, lew ucieka, ale w pewnym momencie potrafi lew skoczyć na grzbiet i słonia ubić. No i takie właśnie moje zadanie będzie, tak jak czasami oglądam na Discovery sobie te programy, jak lwy polują na słonie i w pewnym momencie przychodzi ten lew i tego słonia potrafi ubić, no i rano widzimy jakąś padlinę. No i tutaj trzeba być troszeczkę, trzeba rozsądnie podejść do tej walki i myśleć, jeszcze raz myśleć, nie hura i to, co umiem wykorzystywać umiejętnie. 140 kg, tak zakładaliśmy, że będzie ważył, waży ponad 150, zdziwiło Cię, że aż tyle? Wiesz co, nie przypuszczałem, że on tyle może ważyć, tak mówię, 140 może mieć coś tutaj, no ale waga jednak tutaj nie kłamie, przed chwilką patrzyłem, no 140, 151 kg z malutkim haczykiem, no ja mam 120 kg i więcej nie chciałem ważyć i to do jutra będę pilnował bardzo skrupulatnie, żeby nawet kilogram nie poszedł do góry, dlatego że każdy kilogram tutaj delikatnie, no może zaważyć na kondycji, a tutaj przede wszystkim będzie kondycja, kondycja, jeszcze raz kondycja, nie chciałbym, żeby długo ta walka potrwała, bo potem już to będzie, no mówiąc krótko, w wadze ciężkiej przy takich słoniach, no to po prostu będzie niemiło się oglądało, więc chciałbym dobrą walkę dać. Erik Butterbean-Ash ważył ponad 200 kg, ale to była inny rodzaj sylwetki trochę jednak, więcej mięśni wydaje się ma Bombardier. No zgadza się, tylko że Butterbean mówiło się, że to jest mistrz czterorundówek, 78 walk zawodowych i on nokautował. I powiem Ci, że od Butterbeana wtedy dostałem bombę, no to naprawdę wtedy poczułem, że to boli. Tutaj zapasy, no wiadomo z czym się wiążą, z przepychaniem, z klinczem, z tym wszystkim. No u nich za dużo uderzenia nie ma, tam z liścia uderzają. No z liścia przyjąć mogę od niego, oby nie z pięści. Nie jest tajemnicą, że tak naprawdę najważniejszym momentem walki to będą te pierwsze 2-3 minuty, może nawet minuta, no bo on się szybko spompuje i to tak naprawdę wtedy trzeba być najbardziej skoncentrowanym. Oczywiście, tak jak mówię od samego początku, pierwsze 2-3 minuty trzeba być bardzo, bardzo elektrycznym, uważać, nie dać się złapać, nie dać się przewrócić, no bo jak przewrócić, to potem wyjść spod takiego słonia, to będzie bardzo ciężko. Uciekać, kąsać, no a potem to już trzeba zrobić wypłatę. Jak wygląda te ostatnie 24 godziny przed walką w Twoim wykonaniu? Na dzień dzisiejszy na luzie podchodzę, wszystko już mam w głowie ułożone, relaksik, delikatnie, wszystko to, żeby wagi nie złapać, pomyśleć co jesz, gdzie, co, jak, kiedy, witaminek zrobić, no i tylko czekać godziny 23 i ogień. Kiedyś Mariusz Pugianowski powiedział, że 40 lat i kończy zabawę z MMA. Oczywiście wieku nie chcę wypominać, ale już po 40, ile jeszcze tych walk? I czy to właśnie takie strzały z takimi, no powiedzmy, legendami w swoim kraju, no bo wiemy, że Bombardier w Senegalu jest żywą legendą. No nie da się ukryć, że Bombardier w swoim kraju jest naprawdę legendą. Gdy on za swoich bardzo dobrych czasów walczy, to pełne stadiony ludzi były, pełne trybuny ludzi, 20-30 tysięcy ludzi na trybunach zasiadało. No i na dzień dzisiejszy no jest tym bohaterem narodowym. Tak jak my mamy bohatera narodowego Adama Małysza, dzisiaj jest Robert Lewandowski. Ja gdzieś tam się też tam łapę, powiedzmy, w tej pierwszej dziesiątce tych chłopaków, na których ta młodzież patrzy. No i u niego jest to samo. No ja jeszcze się pobawię, jeszcze 2-3 razy wyjdę, jeszcze dostarczę wam troszeczkę emocji. No pobawię się, chcę się jeszcze troszeczkę na zakończenie pobawić troszeczkę tym sportem. No i odpocząć już od tego wszystkiego. Sport zawodowy jest dla młodych, a nie dla takich emerytów jak ja już. Ale jeszcze pazur pokażę, nie przejmujcie się. Jeszcze pójdzie on stary, potrafi przypierniczyć. Wiadomo, że bardzo ważna będzie Twoja szybkość w tej walce. Kiedyś Tomasz Adamek mówił, speed is everything, szybkość to wszystko i że szybki Adamek wygra z każdym, szybki Pugian wygra z Bombardierem. No szybki to ja taki nie jestem, ja jestem taki szybki goryl troszeczkę, można powiedzieć. W porównaniu do słonia na pewno będę szybszy. Od słonia będę na pewno szybszy, no i przypuszczalnie, że tego słonia powinienem zagonić. W odpowiednim momencie ugryzę go. To tak na sam koniec, jaka dieta na te ostatnie godziny przed walką? Na kolację sałateczka, zero chleba, zero ziemniaczków, zero napoi gazowanych, oczywiście, co bardzo lubię. No i rano coś lekkiego, w obiadek delikatnie o godzinie 17-18, ostatni posiłek, koniec, no i hulaj dusza, piekło raj. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i pozdrawiam. Tanio skóry nie sprzedam.